To był gwarny i wesoły pociąg. Nie brakowało tańców, muzyki, a nawet Katarynki. Października 7 z dworca w czeskim Cieszynie wyruszył pociąg do wina. Na coroczne winobranie do Waltic na Morawach wybrali się mieszkańcy naszego regionu, ale także przyjaciele dobrego wojaka Szwejka z całej Polski. To są trzecie manewry takie jesienne, które organizujemy w Cieszynie i razem z zarządem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Szwejka stwierdziliśmy, że w tym roku manewry jesienne połączymy z wyjazdem do Moraw. Mamy 2,5 wagona zarezerwowanego, w jednym wagonie jest 80 osób. No zresztą widać po mundurach, po koszulkach, że jest nas dużo, po śpiewie, po zaangażowaniu, jest nas dużo. Przyjechali ludzie z całej Polski, bo są nasi przyjaciele z Gdańska, są Kielce, są Starachowice, oczywiście Przemyśl, jest Kraków. Mam specjalne pozdrowienie od redaktora Mazana, naszego przyjaciela, głównego szwejkologa w Polsce. Jeśli chodzi o miłośników szwelka w Kielcach, to jest troszkę dziwna sprawa, dlatego że Kielce ani nie były w zaborze austriackim, nie były w Galicji. Natomiast jest tam dużo osób, które mają wielką sympatię dla monarchii austro-węgierskiej, i dla wojaka Szwejka przede wszystkim, i dla Jarosława Haszka. Dorobiliśmy się w Kielcach już w tej chwili drugiej figury dobrego wojaka Szwejka. Nasze stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2007 roku. Dlaczego Szwejcy przyjeżdżają do Cieszyna? Nie dlatego, że jestem komendantem regimentu cieszyńskiego, ale z dwóch powodów. Pierwszy powód, że na cmentarzu komunalnym pochowany jest generał Artur Pino, który był komendantem twierdzy Przemyśl, a na cmentarzu ewangelickim pochowany jest Kurka Laskowski, który przetłumaczył Szwejka. Pociąg do wina po raz drugi zorganizowało Stowarzyszenie Cieszyński Szlak Wina przy współpracy ze Śląskim Stowarzyszeniem Kolejowym oraz Euroregionem Śląsk Cieszyński. Jest 10 wagonów, 2 lokomotywy i wagony prawie pełne, czyli tak jak to policzymy, to będzie blisko 800 osób. 800 osób, z tego 2 wagony zajmują szwejkolodzy wyjątkowo w tym roku. Tak, tak. 2 wagony szwejkologów, gości specjalnych. Jest akurat rok Jarosława Haszka, jest okrągła rocznica śmierci, okrągła setna rocznica śmierci Jarosława Haszka, autora Dobrego Wojaka Szwejka. Wszyscy kochamy Dobrego Wojaka Szwejka, wszyscy znamy, także przenosiliśmy się dzisiaj tym pociągiem nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie. Ponad 100 lat wstecz, czyli jak wybuchła I wojna światowa, te słynne czasy CK. Pełno dobrego humoru i też tak w pociągu było, że tego humoru było tak dużo jak w tych pociągach, co podróżował Szwejk chociażby do czeskich Budziejowic. Jak to się stało, że wy w zeszłym roku trafiliście do tych Waltic? Bo ja rozumiem, że to będziecie kontynuować te wyprawy właśnie tym wesołym pociągiem. Przede wszystkim szukaliśmy takiego najciekawszego punktu na mapie Moraw Południowych, czyli krainy wina płynącej i takiej enoturystycznej, profesjonalnego regionu, który jest najbliżej Śląska Cieszyńskiego. To jest raptem tym pociągiem około 3 godzin podróży, 250 km. Także tak patrzyliśmy logistycznie, żeby to było, żeby można było też w ciągu jednego dnia objechać w jedną i w drugą stronę. Bo też nam zależy, żeby te podróże były nie dość, że przyjemne, nie dość, że miłe i też miłe dla podniebienia, ale również w jakiś sposób edukacyjne, żebyśmy też to winiarstwo, enoturystykę poznawali, tak jak to winiarstwo, enoturystyka kształtuje się na ziemiach takich już prawdziwie winiarskich. I marzymy o tym, żeby to przyjechało z tą kulturą winiarską i dotarło do Śląska Cieszyńskiego. Czyli czerpiecie też wzorce stąd? Wzorce, inspiracje, również też jakąś naukę,
Praktycznie każdy winiarz też zaopatruje się w winiarskie akcesoria tutaj, także winiarze generalnie znają Morawy, ale też chcemy właśnie szerszej takim pociągiem, takimi imprezami pokazać prawdziwe uprawy winorośli, prawdziwy turystyczny taki raj enoturystyczny szerszej publice. Także wydaje mi się, że to się te wszystkie warunki i te wszystkie zadania się spełniły. Ludzie przede wszystkim się dobrze bawią, pogoda dopisuje, a dopiero się zaczyna, także jeszcze dopiero najciekawsze, tak myślę, że ciągle przed nami. Ja rozumiem, że będą kolejne edycje. No mam nadzieję, dzisiaj się policzymy, później za parę dni jak emocje opadną, to policzymy wszystkie rachunki, zyski, strat, ale tak mówiąc na poważnie, zdecydowanie tak, chcemy to kontynuować, ludziom to się podoba, zresztą widać po frekwencji, także jak najbardziej. Jeszcze nie będę zapraszał, bo jeszcze za wcześnie, na razie cieszymy się tym dzisiejszym dniem, ale ten pociąg do wina będzie w naszym kalendarzu. Gwarno i wesoło było nie tylko w pociągu. W samych Walticach oprócz wina nie zabrakło bogatego programu artystycznego, a to wszystko w scenerii Starego Miasta i Waltickiego Zamku. Na scenie przed publicznością wystąpiła delegacja z Cieszyna na czele z burmistrz Cieszyna Gabrielą Staszkiewicz. Macie humor, macie piękne miasto i macie dużo wina, które zbliża ludzi do siebie. Macie tady skvělý humor a widok, który ludzi bliży k sobie, a zawidzimy wam to, jako że macie tady skvělé podmienki. A ponieważ chcielibyśmy, żeby u nas w Cieszynie też tak fajnie było, to będziemy tutaj bardzo prosić pana starostę i wszystkich mieszkańców Waltic, żeby się z nami podzielili, jak to robić. Chcielibyśmy w Cieszynie taki mieć, takowe skwiele podminki, a chcemy poprosić panu przedsedu, aby nam poradził, jak mamy udzielać takowe skwiele sławności, jak macie wy. A jednocześnie chciałam już teraz, ponieważ będziemy się mocno sprężać tutaj z naszym cieszyńskim szlakiem wina, żeby do was dołączyć i żeby też u nas w Cieszynie takie winobranie, takie święto wina się odbyło. Już teraz chciałam zaprosić za 2 lata do Cieszyna i do czeskiego Cieszyna, żebyśmy razem mogli poświętować. Wizyta na Morawach była okazją do dobrej zabawy, ale również poznania winnego szlaku i nawiązania współpracy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.